Lokomotywa Penny Darin to pierwsza działająca lokomotywa parowa, zbudowana w roku 1804 przez Richarda Trevithicka. Była używana eksperymentalnie do prowadzenia pociągów towarowych w hucie Penny Darin w Walii. Kamienie pod torami mają absorbować wibracje podczas przejazdu pociągu. Gdyby tory były sztywno przymocowane np. do płyty betonowej, pękałyby one dużo łatwiej niż luźno ułożone kamienie. Pomagają lepiej rozłożyć ciężar pociągu, ogranicza hałas, nie tworzą się na nim kałuże i łatwo też można korygować nachylenie toru. Największym przewoźnikiem świata są koleje indyjskie. Rocznie przewożą ponad 7 miliardów pasażerów. Koleje te to także jeden z największych światowych pracodawców. Zatrudniają ponad 1 600 000 osób. Rekord prędkości pociągu należy do japońskiego maglewa, pociągu na poduszce magnetycznej Shinkansen, a pruł z prędkością 603 km na godzinę. Średni wiek lokomotyw PKP Intercity i spółki Przewozy Regionalne to 30 lat. Średni wiek wagonów to 33 lata. Pendolino w barwach PKP Intercity podczas testów na centralnej magistrali kolejowej, czyli szybkiej linii zaczynającej się w Grodzisku Mazowieckim, a kończącej się w Zawierciu, pozwalającej dojechać z Warszawy m.in. do Krakowa, Katowic i Wrocławia, osiągnęło prędkość 293 km na godzinę. W Watykanie znajduje się jedna stacja kolejowa, która budowana była w latach 1929-33. Służy przeważnie do transportu importowanych towarów. Pierwszym papieżem, który skorzystał ze stacji, był Jan XXIII w czasie pielgrzymki do Loreto i Asyżu. Japonia była pierwszym krajem, które uruchomiło szybką kolej. Oficjalne otwarcie trasy z Osaki do Tokio odbyło się w 1964. Pociągi kursowały z prędkością 200 km na godzinę, a dzisiaj osiągają 300. Do 2004 roku najwyżej położoną trasą kolejową była kolej transandyjska w Peru. Jej autorem jest Polak Ernest Malinowski. Najstarsza linia kolejowa na terenie Polski to linia Wrocław-Oława, będąca zaczątkiem kolei górnośląskiej, inaugurowana 22 maja 1842 roku przez pociąg Silesia. George Pullman to amerykański przemysłowiec i konstruktor luksusowych sypialnych wagonów kolejowych nazywanych później jego nazwiskiem. Zaprezentowane w sierpniu 1859 roku wagony z miejsca odniosły duży sukces. Najszybszym pociągiem kołowym na świecie jest TGV. Skrót ten po francusku oznacza pociąg wielkiej prędkości. Pierwszą linię otwarto w 1981 na trasie Paryż-Lyon. Pociągi TGV na co dzień pędzą z prędkością 320 km na godzinę, ale ich rekordowa szybkość to niemal 575 km na godzinę. Niemal 190 lat minęło od startu pierwszej kolei wprawianej w ruch energią mechaniczną. Jej ojczyzną jest Wielka Brytania. Pierwszy pociąg kursujący według rozkładu jazdy i ciągnięty przez parowóz wyjechał na tory w 1830 roku na trasę Liverpool-Manchester. Najdłuższa podróż, jaką można odbyć pociągiem, zaliczając przesiadki wyłącznie w obrębie tego samego dworca, liczy około 17 tysięcy kilometrów i dwa kontynenty. Zaczyna się w Portugalii, a kończy w Wietnamie i trwa 2 tygodnie. W 1886 roku zarządcy kolei w Teksasie wymyślili, że doskonałą reklamą będzie zderzenie ze sobą czołowo jadących z pełną prędkością pociągów. Wszystko to na oczach publiczności, co miało być gwarancją świetnej zabawy. Nie przewidziano jednak konsekwencji zderzenia. Śmierć poniosły 3 osoby, a wiele osób zostało rannych. Jaka jest najkrótsza trasa pociągu w Polsce? Tylko 3 km i tylko 4 postoje. Czas przejazdu 10 minut. Połączenie Pleszew – miasto Pleszew jest jedyną wąskotorową trasą w Polsce z codziennymi pociągami, z których korzystają pasażerowie jadąc do pracy, do szkoły albo na zakupy. Najdłuższa z kolei trasa pociągu regionalnego w Polsce to niemal 6,5 godziny jazdy pociąg Polregio Kamieńczyk z Poznania do Szklarskiej Poręby. Długość trasy 323 km. Skład wagonów ciągnięty lokomotywą zatrzymuje się na 51 stacjach i przystankach, a największe miasta po drodze to Wrocław, Jelenia Góra i Wałbrzych.
Zakłady naprawcze taboru kolejowego to przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, naprawą oraz modernizacją lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz wagonów kolejowych. Pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz produkuje i remontuje lokomotywy czy wagony. NEWAG to kolejne polskie przedsiębiorstwo produkcyjne, a jego obszarem specjalizacji jest produkcja oraz modernizacja taboru szynowego. Bombardier Transportation Polska to wrocławskie przedsiębiorstwo wchodzące w skład kanadyjskiego koncernu Bombardier. W Polsce możemy zobaczyć pociągi takich firm jak Skoda Transportation czy Siemens Mobility. Przykładowo Siemens DeZiro potrafi się rozpędzić do 160 km na godzinę. Wielosystemowa lokomotywa elektryczna z rodziny Siemens Vectron rozpędzi się nawet do 200. Z kolei Siemens Velaro może rozpędzić się aż do 330 km na godzinę. Wprowadzenie zmian w konstrukcji lokomotyw parowych pozwoliło osiągnąć coraz większe prędkości. W 1893 roku lokomotywa US jeżdżąca w służbie kompanii New York Central ustanowiła rekord prędkości równy 181 km na godzinę. Bezpańskie psy z przedmieść Moskwy nauczyły się wsiadać do pociągów, jechać do centrum, tam żebrać o jedzenie, po czym wracać na wieczór na przedmieścia. Ten rytuał powtarzają dzień za dniem. W Japonii pasażerom pociągu spóźnionego o więcej niż 5 minut należą się oficjalne przeprosiny oraz służbowa nota od maszynisty, usprawiedliwiająca ewentualne spóźnienie do pracy. Kiedy pociąg spóźni się o więcej niż godzinę, staje się to krajową sensacją i mówią o tym wszystkie serwisy informacyjne w kraju. Union Pacific Series 4000 to seria 25 parowozów towarowych wyprodukowanych w latach 1944 i 41. Parowozy tej serii należą do największych i najsilniejszych na świecie. Podczas wojny, gdy wywiad niemiecki donosił w swoich raportach o wielkich amerykańskich lokomotywach, będących w stanie samodzielnie transportować wielkie składy wiozące ważne dla wojska transporty, były one klasyfikowane przez dowództwo jako niewiarygodne. Nieformalnie za najbardziej malowniczą trasę kolejową w Europie, a nawet na świecie uznano West Highland Line w Szkocji. Odcinek o długości 164 mil z Glasgow do Maleg znalazł się w towarzystwie kolei transsyberyjskiej i Silk Road na prestiżowej liście najwspanialszych tras podróżniczych na świecie. Kolej bajkalsko-amurska to linia kolejowa w Rosji, przechodząca przez wschodnią Syberię i rosyjski Daleki Wschód. Linia ma długość 4234 km i biegnie na północ od kolei transsyberyjskiej i równolegle do niej. Została wybudowana jako alternatywa dla linii transsyberyjskiej z powodów strategicznych, szczególnie ze względu na bliskość granicy chińskiej. Kolej transsyberyjska była i jest strategiczną linią komunikacyjną na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Do dziś przewozi się nią około 30% całego rosyjskiego transportu, który trafia potem do oceanicznych portów. Stacja początkowa najdłuższej linii kolejowej na świecie to Dworzec Jarosławski w Moskwie. Stacja końcowa – Dworzec Kolejowy we Władywostoku. Całkowita długość linii kolejowej wynosi prawie 9300 km. Jej pokonanie w całości zajmuje ponad 6 dni. Kolej Przymierza z kolei to dwa kontynenty, 89 miast, 16 dużych i setki małych rzek. W Europie pociąg pokonuje 1777 km. Jako symboliczną granicę przyjęto miejsce w pobliżu miejscowości Pierwouralsk. W tym miejscu postawiono nawet pomnik wyznaczający granicę dwóch kontynentów. Najpiękniejszy dworzec na trasie to zbudowany jako prawdopodobnie jedyny na świecie całkowicie z marmuru dworzec Sludzianka 1 w pobliżu brzegu jeziora Bajkał, czyli najgłębszego jeziora świata. Na trasie, która obchodziła w 2016 roku swoje setne urodziny, można spotkać szamanów, podtrzymujących kult dobrych i złych duchów oraz tzw. obo, czyli małe ołtarze postawione na cześć widm. Aby bezpiecznie przejść przez terytorium, które strzegą, należy obłaskawić je, zostawiając w obo kolorowe szmatki czy kosmyki włosów.
Z kolei jedną z najważniejszych atrakcji Ekwadoru jest przejazd koleją na trasie nazywanej El Nariz del Diablo, czyli Nos Diabła. Trwająca 4 do 5 godzin podróż dostarcza nie tylko wspaniałych widoków, ale także znacznych wskoków adrenaliny. Pociąg bowiem pokonuje znaczne różnice wysokości na bardzo krótkich odcinkach. Co więcej, tory położone są najczęściej na wąskich półkach skalnych, a pokonujące zakręty wagony wydają się być zawieszone nad przepaścią. Kolej transsyberyjską można z całą odpowiedzialnością nazwać jednym z cudów najnowszej techniki i inżynierii. Otwarta w 2006 roku linia łącząca chińskie miasto Qinghai i położoną w Tybecie Lhasę budowana była przez zaledwie 5 lat z wykorzystaniem aż 200 tysięcy robotników. Powstała w ten sposób najwyżej położona kolej świata, którego większa część przebiega na wysokości przekraczającej 4000 metrów nad poziomem morza. Co ciekawe, jeżeli maszynista zasłabnie lub uśnie, pociąg daleko nie zajedzie. Istnieje na ten wypadek kilka zabezpieczeń. Po pierwsze, czuwak. Co około 60 sekund zapala się na pulpicie kontrolka i maszynista musi przycisnąć guzik. Gdy tego nie zrobi, po kilku sekundach włącza się buczek i jeżeli wtedy też guzik nie zostanie wciśnięty, to uchodzi powietrze z przewodu głównego i skład hamuje. Oznaczenia na lokomotywach, na przykład ET-22, ma znaczenie. Pierwsza litera oznacza trakcję elektryczną czy spalinową. Druga litera to przeznaczenie lokomotywy, że jest towarowa, uniwersalna bądź też pasażerska. Cyfry z kolei to oznaczenie budowy lokomotywy, że jest wielosystemowa, sześcioosiowa czy na przykład z przekładnią elektryczną. Kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawiły się pierwsze pociągi, obaw i przesądów nie brakowało. Jeden z nich głosił, że kobiety nie zostały stworzone, by przemieszczać się z prędkością ponad 50 mil na godzinę, bo wierzono, że kobiety mogłyby pogubić macicę. Po linii Tokaido przewozi się w ciągu roku 80 milionów ludzi, najwięcej na całym świecie. Dla porównania, na trasie Paryż-Lyon wskaźnik ten wynosi niecałe 20 milionów. Na koniec kilka cacek. Na liście najekskluzywniejszych pociągów zaczniemy od Simplon Orient Express z Londynu do Wenecji. Następnie Luxus Golden Eagle z Moskwy do Władywostoku. Teraz pora rozpieścić się widokiem Blue Train z Pretorii do Cape Town. The Gun, czyli transkontynentalna kolej w Australii. I na koniec Rowos Rail w południowej Afryce. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się materiał podobał. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. Aha, jeżeli chcecie, to możecie troszeczkę dłużej oglądać reklamy następnym razem, żeby jakoś wesprzeć kanał. A my się widzimy, kiedy każdy z Was przyjedzie się pociągiem, najlepiej z kamykiem zielonym w ręku i tak dalej, tak jak było w piosence. Czyli widzimy się już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.